Także karakale, proszę państwa, i komisja śledcza, czyżby to tak nas oszukali, okradli, aż tak... Była po prostu niekorzystna. Aż tak bardzo. Informacja brzmiała w Senat. Izba za godzinę rozpocznie swoje posiedzenie. W planach jest między innymi ustawa o ochronie przyrody dotycząca wycinki drzew, nowelizacja ustawy o... Wycinka drzew też na Saskiej Kępie nam wycięli za dużo. Sążnik, bo powiedz, który spośród tych tematów wzbudza najwięcej emocji. To nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, którą Sejm uchwalił 7 kwietnia. Nowe przepisy są reakcją na masową wycinkę drzew po wejściu w życie poprzedniej nowelizacji. Ich celem jest sprawdzenie, czy wycinka drzew i krzewów jest prowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Jedna ze zmian nakazuje właścicielowi nieruchomości zgłoszenie wycinki drzew do urzędu gminy. Zgoda na wycinkę nie będzie potrzebna tylko pod określonymi ściśle warunkami grubości i pnia. Zgodnie z nowelizacją gmina będzie mogła zakazać wycinki drzewa pomnika przyrody. Ktoś mądry.